Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. Ten odcinek chciałbym poświęcić grze Ubongo, ale nie klasycznej edycji. Jak widzicie, klasyczna edycja wyglądała w ten sposób. W tej chwili mamy grę Ubongo Extreme. I tu uwaga, zaskoczenie, mamy ją w bardzo małym, kompaktowym pudełku. Więc zobaczcie, jak ona się prezentuje na stole i czy jest dużo fajniejsza niż podstawowa wersja. Także zobaczcie, przekonajcie się sami. Zapraszam. Dobrze, omówimy zasady gry Ubongo Extreme. Jak widzicie, mam przygotowaną grę. Należy posegregować kolorami odpowiednie elementy układanki. Na tych elementach mam również numery, aby móc szybciej odnaleźć dany element. Następnie mamy cztery talie z zadaniami w danym kolorze. One są dwustronne. Z jednej strony mamy z czterema elementami, z drugiej strony z trzema elementami. Należy te karty potasować i umieścić zgodnie z kolorem przy konkretnych elementach na planszy. Teraz celem graczy będzie oczywiście zdobyć jak najwięcej takich kart poprzez układanie zadań. Każdy z graczy po kolei, zgodnie zaczynając od gracza rozpoczynającego, wybiera jedną z kart z jednego stosu i kładzie ją przed sobą zakryto. Te stosy należy ułożyć na początku gry w taki sposób, że należy wybrać, który poziom chcemy układać. Czy z czterema elementami, czy z trzema. Jeżeli wybieramy dany poziom, kładziemy go w dół do stołu, tak żeby był zakryty. Kiedy każdy z graczy wybierze po jednej karcie i każdy z graczy musi wybrać w innym kolorze zadanie niż pozostali gracze, są gotowi, na 3-4 odwracamy i jak najszybciej gracze starają się znaleźć dane elementy i następnie starają się ułożyć tą układankę jak najszybciej. Gracze będą mogli obracać te kafelki, te płytki w dowolnym kierunku, umieszczać je na planszetce w taki sposób, aby móc zapełnić całe pole na danym zadaniu. I oto takim magicznym sposobem udało nam się szybko ułożyć takie oto zadanie. No niestety czasami bywa, że potrwa to dużo, dużo dłużej. No i jeżeli gracz to ułoży, krzyczy Ubongo, jeżeli zrobi jako to pierwszy. No i teraz będzie liczył do 20 i pozostali gracze będą mieli w tym czasie możliwość jeszcze ukończenia swojego zadania. Jeżeli któremuś graczowi się uda, to w tym czasie zostawia tę swoją kartę przed sobą. Jeżeli pozostałym graczom nie udało się tego dokonać, niestety przekazują swoją kartę z zadaniem graczowi, który jako pierwszy krzyknął Ubongo. I gra się kończy w momencie, kiedy któryś ze stosów zadań zostanie wyczerpany. Wtedy gracze liczą posiadane karty, które przed sobą. Gracz, który miał ich najwięcej, wygrywa całą grę. Jak zapewne zauważyliście, gra Ubongo Extreme jest dużo, dużo mniejsza niż wersja podstawowa. I to jest plusem i też moim zdaniem minusem. Fajna rzecz, małe pudełko możemy zabrać wszędzie, mało miejsca zajmuje, szybko się rozstawia, to jest duży plus. Minusem z kolei jest to, że układamy to na kartach, bardzo malutkich kartach, które są dosyć śliskie. Te elementy są bardzo małe. Czasami jak ktoś ma niezgrabne ręce, ciężko tymi elementami operować. Czasami niektóre elementy nie za bardzo do siebie tak wchodzą na ścisk. To też troszeczkę jest minusem tej gry. Szkoda, że właśnie wydawnictwo Egmont nie postarało się i nie wydało takiej wersji dużej, pudełkowej. Z kolei oczywiście wiązałoby się to z większymi kosztami, ale myślę, że tam Ubongo kosztuje w granicach, tam już można kupić w granicach 80 zł. Myślę, że tutaj jakbyśmy im zapłacili też 80 zł za wersję Extreme w takim pudełku, myślę, że też by dobrze się sprzedawała. Ale dobra, czy ta wersja jest dużo trudniejsza, jak sama mówi Extreme? Tak, jest dużo trudniejsza, jest dużo ciężej ułożyć te zagadki, zwłaszcza te z czterema elementami. Naprawdę trzeba się nagłówkować. Nieraz człowiek zgryzł już paznokcie i nie wiedział, jak to ułożyć. Naprawdę jest ciężko. Nie ma tutaj klepsydry, tylko gracz, który odmierza, pierwszy ułoży, odmierza czas. Warto jednak mieć jakiś stoper przy sobie, jakiś, nie wiem, na telefonie, bo każdy troszeczkę inaczej liczy, inną ma szybkość, więc też tutaj ułamki sekund się czasami liczą. Fajnie, że Egmont idzie w serię Ubongo i my lubimy bardzo Ubongo grać. To jest bardzo fajne, jeżeli już macie, czy chcecie czegoś bardziej trudniejszego niż zwykłe Ubongo, możecie sobie oczywiście kupić Ubongo 3D, które też jest masakrycznie trudne. A jeżeli jeszcze wam mało, no to mamy dodatkowo Ubongo Extreme, które naprawdę daje tutaj wycisk naszym szarym komórkom. Musimy się nieźle napocić, żeby to ułożyć.
Nam się ta gra podoba, szkoda, że w takim małym pudełku i w takiej jakości, no ale myślę, że to jest spowodowane tym, że jest to wersja tak jakby podróżna, że możemy ją zabrać sobie w każde miejsce. Ubongo Extreme, bardzo fajna układanka, logiczna, my polecamy. Także na dziś to wszystko, zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia, cześć!